No ale panie dyrektorze, przecież to było do przewidzenia. Te honoraria były realne, ale w poprzednim budżecie. Ale jak tak można zerwać umowę na 3 dni przed koncertem? Przecież zdawali sobie sprawę, że jesteśmy tylko domem kultury i na pełne stawki nas nie stać. No tak im też powiedziałam, ale oni myśleli, że żartujemy. Przecież dawniej tak robiliśmy. Nie stać nas teraz na takie standardy, a co z zaliczkami? Przecież je wypłaciliśmy. Te 3 podmioty zwróciły, a reszta napisała, że nie zwrócą, bo to w ramach odszkodowania za to, że przekręciliśmy ich nazwiska na plakacie. Panie dyrektorze, Swing Sisters odpisały, że na tych warunkach, które oferujemy, zaśpiewają tylko 1 utwór. Co? Ale tylko pod warunkiem, że nocleg będzie w Mariocie. Powariowały. Zalegamy za prąd i gaz, a oni będą w Mariocie się grzały. Aha, i management Jean-Michel Jarre zaproponował koncert przez WhatsAppa. Ale tylko 0,5 utworu. Panie dyrektorze, dzwonili właśnie z urzędu, że nas nie dofinansują. Nie, jak zwykle. Ile mamy biletów sprzedanych na ten koncert? Prawie cała sala. Dobra, słuchajcie. Ta informacja nie może wyjść poza ten pokój. Rozumiecie? Właśnie się dowiedziałam, że większość artystów się wysypała. To prawda? Mówiłem przecież, że to nie może wyjść poza ten pokój. To jest tak, jak się pracuje z kobietami. Co robić? Taki wstyd i to na początku roku. Co proponujecie? Gramy. Część artystów przecież jest, a resztę ogarną nasi pracownicy. Ale jak ty sobie to wyobrażasz? Przecież to jest amatorka. Matko Boska. Zostały tylko 3 dni. To się nie uda. 65 lat PKZ i taki skandal, że też musiało to na mnie trafić. Spokojnie, Grzegorz. Miała być Maryla Rodawicz, to będzie Maryla Rodawicz. A inni artyści? I innych też się jakoś podrobi. Poza tym zawsze można przyciemnić światło, puścić playback, prawda? Mało to takich koncertów robiliśmy. To prawda. Okej, robimy to. Ale zadzwońcie do urzędu, że wszystkie miejsca są wyprzedane. Może nie przyjdą. Na co mi to było? Wiem, wezmę wtedy urlop.